Witajcie. Przychodzę dzisiaj z dwiema szybkimi historyjkami. Czy one będą fajne? Nie wiem. Takie mi się ostatnio nasunęły. Słuchajcie, będzie dzisiaj o czymś nieprzyjemnym. Ktoś, kto się boi i brzydzi, to niech nie słucha dzisiaj. Będzie o szczurach i o żabach. Słuchajcie, kiedy się wprowadzaliśmy do domu, inaczej, kiedy kupiliśmy dom, a nie wprowadzaliśmy się jeszcze, ale kupiliśmy dom, oczywiście, czy ja już tego nie opowiadałam? Mi się wydawało. Kupiliśmy dom w piwnicy, kilka piwnic, tak jak to jest w domku jednorodzinnym w bliźniaku, jest kilka piwnic, kilka pomieszczeń. No i w jednym takim największym pomieszczeniu były tam składowane resztki płytek, jakieś tam, wiecie, cekole, nie wiem, co mam tam. No takie, wiecie, resztki po budowie, tak? Trochę gruzu, no, brud, smród i tak dalej. I ciemno, zimno i do domu daleko. No i też był styropian, który tam został z tej budowy. Właściciel się go nie pozbył. Stwierdził, że jak chcemy, to możemy zrobić z nim, co chcemy. Nie było go zbyt dużo, ale jednak tam trochę miejsca zajmował. No i mąż stwierdził, że będziemy sobie robić poddasze, więc ten syropian idealnie się nada do po prostu do ociepleń dachu. No i stwierdziliśmy, że mamy dużo czasu, zanim jeszcze ekipa wejdzie i tak dalej, to może sobie ponosimy, a że mieli zacząć właśnie od piwnicy, bo tak mieliśmy takie postanowienie, że remont robimy od piwnicy, parter, pierwsze piętro i poddasze. I tak zrobiliśmy. Więc żeby zrobić miejsce robotnikom, majstrom, stwierdziliśmy, że wyniesiemy ten właśnie styropian na samą górę, bo tam się kiedyś przyda. No i tak nosiliśmy. Wiecie, no styropian nie tyle co ciężki, co gabarytowy, więc więcej niż jedną, dwie płachty to się nie dało znieść, bo one były strasznie, to był ten najgrubszy styropian, nie wiem, tam 20 cm, on miał czy 30, więc naprawdę nie za dużo go można było wziąć na raz. W każdym razie zaczęliśmy nosić. No, nosiliśmy na samą górę, nosiliśmy tego styropianu, tu ubywało, tam przybywało. No i słuchajcie, i naraz, już tego styropianu nie było zbyt dużo, ja naraz zobaczyłam wielkie oczy siedzące w kącie pod ostatnim, czy tam przedostatnim styropianie. Zamarłam. Słuchajcie, nawet teraz mi się zjeżyły wszystkie włosy, jakie mam. Zamarłam i tak stoję bezwładnie. Nie mogłam wydobyć głosu, aby krzyknąć, aby zawiadomić kogoś, co... Nawet nie pomyślałam, czy to może być kot, pies, cokolwiek. Po prostu to było dziwne. Jak to się mówi? Wsunięte w róg, siedzące, płaskie i wielkie, duże oczy. Ja tak stoję i mąż schodzi, bo już była jego kolej, zszedł na dół i mówi, co ty tak stoisz, nie? I ja mówię, bo tam coś jest. No może kot, albo może mysz. Ja mówię, to na kota ani mysz to nie wygląda. Może szczur. Ja mówię, o matko, jeszcze szczura nam brakuje. Słuchajcie, mąż odgarnął następne te... Końcówka to już było tego styropianu, odgarnął, a to była ropucha. Słuchajcie, chciałam powiedzieć żabka, żaba. Nie, to była wredna, wielka ropucha. Słuchajcie, ja ogólnie brzydzę się żab. Te małe, zielone, niech tam sobie biegają, latają i skaczą, ale już te większe, które w ogóle nie mają koloru zielonego, a już są szarobure i są tak obrzydliwe, to ona była naprawdę wielka. Wiecie, ja jestem strachajło a propos żab, więc mi się wydawało olbrzymia, metrowa i w ogóle zaraz mnie zje. Ale ja mówię, masz to zabrać mi stąd natychmiast. Ja już tam nie wchodzę nic. I wiecie, wyszłam na zewnątrz z piwnicy. Mąż wziął łopatę, taką od drewna, mówię, od węgla, taką, to jak ktoś to ma jakąś tam nazwę, no powiedzmy, że taką, no taka wielka, no łopata, taka, co się łopatuje węgiel i się wrzuca, tak, do wielkiego pieca. No i wziął tą łopatę, i on tak niesie tą żabę na tej łopacie. Słuchajcie, ona zajęła, tak się rozpłaszczyła i zajęła prawie tą całą łopatę. Bo matko, słuchajcie, on ją wyrzucił tam do sąsiadów, bo sąsiadów w sumie z jednej strony mieliśmy tylko sąsiadów, z drugiej jeszcze tam nikt nie mieszkał, więc przerzucił ją do sąsiadów. Ja mówię, to nie jest dobry pomysł, bo ona tutaj wróci.
mąż mówi, że nie, że jak już jest remont i ludzie się będą krzątać, no to ona się będzie bała, tak? Słuchajcie, ona była tak olbrzymia, ja nie wiem, co ona jadła. Prawdopodobnie no, piwnica zaciemniona, wilgotna, po prostu myślę, że wpadła przez okno albo po prostu no, wlazła jakimś tam sposobem do tego pomieszczenia, czy do innego pomieszczenia się potem przekaśkała tam. W innych pomieszczeniach nie było takiego bałaganu, tylko mówię, tu była składnica, więc myślę, że po prostu wlazła pod ten stropian i nie wlazła. Nie wiem, co jadła. Na pewno były pająki, na pewno były komary, muchy, no muchy może nie, bo za wilgotno, ale na pewno komary były, na pewno były te pająków było sporo, bo pajęczyn tam było full, więc no coś tam jadła, tak? No bo olbrzymia była, naprawdę, nie wiem ile tam siedziała. No i mówię Wam, naprawdę zajęła tą szuflę. No ta szufla, no nie wiem, pół metra ma, może, może nie, ale no te 40 centymetrów to na pewno miała. No i ona zajęła prawie tą całą szuflę, no i mąż ją tam wytaraśkał do tych sąsiadów, no i ona już więcej nie wróciła. Druga historia jest taka, kiedy budowano bloki, no ja byłam mała, no to tam 35 lat temu, tak? Nawet może więcej, takie bloki PRL-owskie, potem po, na powstały osiedla, powstawały osiedla, więc bloków też powstawało. No i tam, gdzie ludzie, to były rejony gospodarstw wiejskich, no nie oszukujmy się, ludzie jeszcze, jak już stały bloki, ludzie jeszcze w garażach albo za garażami miały jakieś szopy i inne takie rzeczy, w których trzymali no, świnie, tak? Jak są świnie, to są szczury. Jak są szczury, no to są fuj. Słuchajcie, ja lubię szczurki, lubię szczurki. Ja miałam dwa razy w życiu szczurka, znaczy w sumie ja jednego miałam, Julka teraz miała niedawno. No ale to jest domownik, to jest co innego. On jest czyściutki, piękny, bialutki, pachnący, no i w ogóle malutki, tak? Okej, umówmy się. No i jak powstawały te bloki, no to oczywiście znowu piwnice, zaciemnione, wilgotne, więc te szczury z tych tam rejonów zagarażowych, że tak się brzydko wyrażę, przychodziły do domostw, miały więcej, myślały, tak, bo, no, bo zaczęło pachnieć, ludzie robili jedzenie, przygotowywali i tak dalej, w piwnicach trzymali też ziemniaki, buraki, cebule i tak dalej, więc no, te szczury biegły tam, gdzie jedzenie, no i w tych piwnicach siedziały. Siedziały, jak siedziały, to jeszcze pal 6. Mało ludzi się bało. Dzieciaki to tam może nie, bo dzieciaki może nie, ale dorośli no to się nie bali się tych szczurów, no bo wychowani, tak? No wszędzie są gdzie ludzie, tam są szczury. Więc w tych piwnicach było często szczury. Słuchajcie, dane mi było iść do znajomych, do tego bloku, na to blokowisko. Otwieram drzwi od klatki. Słuchajcie, między nogami przeleciał mi szczur. Ja w pierwszym momencie to myślałam, że to był pies albo kot, ale to był szczur, bo się odwróciłam, zanim popatrzyłam. Słuchajcie, on był tak ogromny. Wiecie, jak wygląda zwykły domowy kot? No to ten szczur był 3 razy większy. Opasły, gruby, śmierdzący. I ten ogon, i ten kolor taki szarobury, bardziej powiedziałabym czarny, brudny. O matko, słuchajcie, jakaś masakra. Dobrze, że tylko raz w życiu mi się coś takiego trafiło. No ludzie tam mieszkający to często to spotykali, że wychodziły te szczury. Uciekały po prostu. No powiem Wam, przeżycie może nie traumatyczne, ale takie no dziwne trochę. Także o, także takie też przeżycia miałam. Cieplutko się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.